Nie. Cześć, jestem Teddy i witam Five Nights at Freddy's Into the Pit. Nowa gra z serii Five Nights at Freddy's oczywiście, która najwyraźniej nigdy się nie kończy. No ale cóż, zawsze te gry, szczerze mówiąc, mi się podobały, co do tej pory nie miałem szansy za bardzo zagrać w żadną, więc tym razem po raz pierwszy mam okazję. Creepy czy straszny? A, come on. Oczywiście, że straszny. Escape, aby wejść do menu. Coś interesującego mogłoby się tutaj w końcu wydarzyć. Oswald, czas już iść. Piękne rysunki, po prostu szóstka z plastyki gwarantowana. Czy naprawdę nie ma nigdzie indziej, gdzie mogę pójść? Pizza była dobra za pierwszymi kilkoma razami, ale naprawdę chcę zrobić coś nowego. Jaki fajny głos. O, daj spokój, Os. Szef nie może być najgorszym miejscem na spędzanie czasu. Każdy dzień wyglądał tak samo przez całe lato. Wchodzę, biorę pizzę, kapię się na ubrudzone tłuszczem żółte ściany przez godzinę, a potem czekam, aż mnie odbierzesz. Gdzie w tym wszystkim jest zabawa? Prawie cieszę się, że szkoła zaczyna się jutro. Będę widzieć to miejsce tylko w weekendy. Przepraszam, synu. Wiem, że żadnemu dziecku nie powinno być dane mu zbawić się tylko i wyłącznie w zrujnowanej pizzerii. Ale Jeffs to wszystko, co mamy. To wszystko, na co nas stać. Wiesz, że od zamknięcia młyna mamy trudną sytuację finansową. Jak tylko dostanę pełny etat w sklepie na rogu. Jeśli sklep na rogu przetrwa tak długo. Wszystko w tym mieście jest martwe lub umierające i nie wiadomo, co zamkną następne. Dlaczego nie możemy pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie przeprowadza się reszta ludzi? Wszyscy moi przyjaciele tam teraz są. Babcia powinna poradzić sobie z przejechaniem kilku mil. Cóż, dopóki jej słabe kości nie wzmocnią się z dnia na dzień, przeprowadzka nie wchodzi w grę. Czy nie możemy po prostu owinąć babcię folię bąbelkową? O, gdyby to było takie proste. Nawet z potężną mocą folii bąbelkowej. Nadal jest zbyt słaba i to się nie zmieni. Potężną mocą folii bąbelkowej. Mówiąc o rzeczach, które się nie zmieniają, zakładam, że ten opos nadal jest na rogu przy światłach. Serio? Serio? Zróbmy układ. Jeśli ten stwór nadal tam będzie, dam ci dodatkowego dolara na kolejny kawałek w Jeffs. Okej. O! Nadal tam? Nadal martwy. Zdecydowanie. Będzie lepiej, Oz. Cóż, nie może być gorzej. To jest duch. Nie może być gorzej. Zdecydowanie. Jakim jestem ojcem, jeśli nie mogę go uszczęśliwić? Nie mówiąc już o zapewnieniu mu czegoś więcej niż pizza. Przepraszam, że tak się to potoczyło, Oswald. Okej. Cóż, znowu spóźniony, tato. Pamiętasz, kiedy to było to miejsce? Totalnie, moi rodzice zabierali mnie tu cały czas. Nadal pamiętam, jak bawiłem się w basenie z piłeczkami i złapałem grzybicę. Co? Pój, prawdopodobnie dlatego nadal jest ogrodzony. No i wiesz. Tajemniczy basen z kulkami. No, brzmi świetnie. Okej. O, to już jesteśmy. WSAD Shift Sprint. Okej, no to dobrze. To wszystko takie normalne. Mapa. Woo. Jeff's Pizza. Dobra. Korytarz imprezowy, kuchnia, basen z piłeczkami, zaplecze, piwnica, wejście, salon gier, magazyn, ochrona. Ciekawe, co jest tu. W ogóle nie jest oznaczone, nie? Teraz właściwie do tego pokoju nie ma w ogóle wejścia. Jak dopiero zauważyłem. Dobra. Nie rozmawiaj już więcej o tym obrzydliwym basenie z kulkami. A, bo to oni rozmawiali. Ja myślałem, że to ten. Że to ja w jakiś sposób miałem jakieś takie wspomnienie czy coś. A to najwyraźniej oni gadali między sobą. A to ma sens właściwie. Pomyślę, bo ja tu siedzę sam. Nikt mnie nie kocha. Wszyscy po prostu mnie opuścili. Teraz jedyne, co mi pozostaje, to wcinać tą pyszną pizzę. Cena.
Nie wiem, do czego jest ta scena. Nigdy nie ma tu żadnych zespołów. Wygląda mi na scenę na animatroniki, jeśli mam być szczery. Zaraz, co tu było? Basen z piłeczkami. Zaraz, tu się nie da przejść? Bo tu jest napisane, że da się przejść. Tu jakoś przejść? O, da się. Co my tu mamy? Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby Jeff tego używał. Wyjaśnia to wszystkie plamy na podłodze. Co to jest w ogóle? Okej. Ta kałuża wygląda, jakby była tu od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że buty mi nie przeciągną. No. A, to wejdę w to natychmiast. A, ale fajna kałuża. Jak wiemy, wszyscy lubią wchodzić w kałużę. No, come on. Kto by nie lubił wchodzić? Jest kolejna. O, zapomniałem, że shift to bieg. My tu mieliśmy? Piwnica. Zamknięte. I tak nie sądzę, żeby tam był basen z piłkami. No, też nie sądzę, ale spróbować zawsze może. Można. Okej. Okay. Tutaj jest ten basen z piłeczkami. To na razie tam nie pójdziemy, bo myślę, że tam trzeba by pójść jakby jako nasz cel, więc ja najpierw sobie trochę zwiedzę. Te drzwi są zamknięte. Okay. Te drzwi są zamknięte. Teraz to wszystko jest zamknięte. A, o, nawet zaznacza się na mapie, widzicie? Czerwone takie drzwi są, które są zamknięte. Pizza, yum. O, darmowe dolewki wody. Chciałbym, żeby to była pomarańczowa oranżada. No, kto by nie chciał, no, mój drogi. Dolewka wody to tak trochę bidnie, nie? O, dzień dobry. Chcesz jeszcze kawałek sera i dolewkę pomarańczowej oranżada? Nie teraz, tylko się rozglądam. Cóż, baw się dobrze. Nie ma tu wiele do oglądania, oprócz kłębów kurzu i pajęczyn. Nie sądzę, żeby gryzły. Co, kłęby kurzu? Nie, pająki pogońcowate, co? Jeff, te na pewno gryzą. Och, powodzenia więc. Okej. Okay. Wygląda na to, że dzisiejsza specjalność to kawałek pizzy i napój za $1.50. Tak samo jak każdego innego dnia. No nie brzmi to jak zbyt zróżnicowane menu. Nawet nie mają tam żadnych dobrych smaków. Największy problem. Obiecałem tacie, że zostanę tutaj, dopóki mnie nie odbierze. Dobra. Te drzwi są zamknięte. Teraz to wszystko jest zamknięte w takim razie. No... Pozostaje nam tylko jedyna droga. Jedyna droga do naszego basenu z piłkami. Hop, 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 ale lecasz mi się kurzy pod nogami. Ej, to naprawdę istnieje. Wygląda trochę obrzydliwie, ale zastanawiam się, co by zrobił tata, gdybym się ukrył i się zgubił na chwilę. Może nauczyłby się nie zostawiać mnie w takim strasznym miejscu na cały dzień. Dokładnie, dajmy nauczkę, tacie. Ten tata. Zawsze mu powtarzam. Cię... Ogarnij! Jezus! Okej. Okay. Teraz coś tu jest na ścianie, nie? Wygląda na to, że coś tu zostało zamalowane. Ciekawe, co to jest. Co to jest? Wygląda jak Chica i coś jeszcze, nie? Jeszcze. Wydaje mi się, że Freddy jest po środku, ale co? Trzyma Freddy, ale co? Piłeczki, można kąpać. Let's go. Dobra, napisane nie używać, ale my oczywiście jesteśmy mądrzejsi. Oby tylko nie złapać zapalenia z bojówek. Najwyraźniej można wszystko tu złapać. What? Co to? To moja reakcja była. Okej. Okay. Jak to? W sensie to... Przeniosłem się w czasie, czy co? Tata mówi, że później pójdziemy do kina. Super, co oglądacie? Nie wiem, coś o ludziach łapiących duchy. Nie pamiętam tytułu. Och, widziałem to w zeszłym tygodniu. Nie daj się obślinić. Co? O, tu jest ten. Na ścianie właśnie to, co widzieliśmy. Te postacie wyglądają jak te, które rysuję.
Teraz, no tak, ten na początku, on rysował to, nie? Ciekawe, jaki jego jest związek z tym wszystkim. To miejsce jest najlepsze, chcę tu zostać na zawsze. No, brzmi fantastycznie, no szczerze mówiąc. A, mówiła, że nie powinnam tańczyć po zjedzeniu takiej ilości pizzy, ale hej, to impreza. Co najgorszego mogłoby się, burczy w brzuchu. O, może powinienem na chwilę usiąść. Teraz tam nie było, że ona mówi o sobie jako ona? Bonnie jest najlepszy. Myślisz, że przyjmuje zamówienia? Właśnie, te animatroniki, nie? Mówiłem, że to scena jak dla animatroników. Brązowy niedźwiedź, fioletowy królik i jakaś ptasia dziewczyna. Przerażające. Ale wszystkim się podoba. Właśnie tego nie rozumiem nigdy. Bo dla mnie to od razu te animatroniki były strasznie creepy. Nie wiem, jak komuś mogą się podobać. Słyszałem, że jest nowa gra w salonie gier. Powinniśmy to sprawdzić. Obstawiam, że jest świetna. Zakładam się, że zdobędę najwyższy wynik, zanim zrobi to ktoś inny. Ja już to zrobiłem. Nie ma to jak się chwalić. 25 centów za cukierki. Mógłbym mieć cukierki do końca życia. Mama by nie była zadowolona. No pewnie by nie była. Te drzwi są zamknięte. No to tak samo jak było i w tamtej restauracji. Jo, koleś. Wow. Jak mnie wciągnęli dosłownie do rozmowy. Jo, koleś, świetne ciuchy. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej stylówy. O, dziękuję. Lubię twoją koszulę, Future of the Flashback. To mój ulubiony oldschoolowy film. Oldschool? O czym ty mówisz? Ten film wyszedł jakieś 3 tygodnie temu. Spokojnie, on tylko żartuje. Jestem Mike, a to jest Chip. Masz jakieś imię, dzieciaku? Jestem Oswald. Oswald? Jak czarodziej. Czarodziej? Z Oz, oczywiście. O, tak, widziałem to kiedyś. Moi rodzice nazywają mnie Oz. Pewnie stąd wzięli to imię. Dlaczego nigdy cię wcześniej tu nie widzieliśmy, Oz? Ja... To dobre pytanie. A, jesteś zabawny. To nic złego być nowym dzieciakiem w mieście, Oz. Nowy młyn przyciąga do miasta wiele dzieciaków takich jak ty. Nowy? Zupełnie nowy młyn stalowy. Mój tata tam pracuje. Tata Majka też. Myślę, że i twój tata właśnie tam dostał pracę. Co? Ale... Chip, koleś, stresujesz nowego. Pozwól mu się pobawić, zanim się tu zadomowi. Chcesz zagrać z nami w pizza, Roller Oz? Brzmi fajnie, ale nie sądzę, żeby miał tu być. Cóż, gdzie indziej miałbyś być? A żebym... No chodź, człowieku, chcę pogadać z tobą o filmach. Nikt nie zauważył niczego dziwnego tutaj? Zgoda, chodźmy do salonu gier. Okej. Nie wiem, co się dzieje, ja też nie. Ale fajnie by było zostać tu na chwilę. Lepiej niż chować się w tym obrzydliwym basenie z piłkami, a kto wie, kiedy tata się pojawi. Okej. Te drzwi są zamknięte, no i na szczęście tym razem. Pizza, pizza. Bardzo ambitne teksty tutaj widzę. Pizza, pizza. O rany, to jest świetna pizza. Okej. Czy ten dzieciak je pizzę z makaronem i ketchupem? Fuj. Jestem za wymyślaniem nowych smaków pizzy, ale ta jest ohydna. Wygląda na to, że nigdy nie jadłeś pizzy z ananasem. Ananas? Na pizzy? Och, litości. No, zgadzam się tutaj, nie za bardzo jestem za ananasem na pizzy. O, myślisz, że Foxy wróci wkrótce? Tęsknię za nim. Kto wie, gdybym żeglował po 7 morzach, nigdy bym nie wrócił. Ale co z tym, że byłbyś cały pokryty solą morską? Czy nie samo myślenie o tym sprawia, że szwędzi cię skóra? Nie ma nic złego w byciu słonym morskim lisem. Buduje charakter. Właśnie tak chciałem powiedzieć, nie? Że ten... społeczny motyl. Dostałem achievement jakiś chyba. Że ten... ta scena tutaj wygląda jak ta, na której Foxy była, nie? Był właściwie. Nie była. Kupon na Foxy's Pirate Palooza. Okej. W sensie, co z tym kuponem? Dostałem go? O, Freddy. Tutaj wygląda tak nawet całkiem miło. Pizza o smaku oranżady. Co? Zaraz, co? Pizza o smaku oranżady? Nawet nie chcę wiedzieć, jak to smakuje. No ja też nie, zdecydowanie. Jesus. Pizza o smaku oranżady, come on. Zarezerwuj naszą salę imprez na swoje następne prywatne wydarzenie. Darmowy oficjalny tort Freddy Fazbear do każdej rezerwacji. Freddy? Kim jest Freddy? No to
Mój drogi, ty jesteś tak bardzo niezaznajomiony z tym światem, jak ja dosłownie. No nie no, ja wiem, kto to jest Freddy. Nie grałem w poprzednie gry. Oglądałem je, co prawda, ale nigdy nie grałem. No zaraz, to wy jesteście, tak? A, no tak, bo miałem iść do arcade. Grałeś kiedyś w Pizza Roller, Oz? Nie w Pizza Roller, ale widziałem coś podobnego. To najnowszy i najlepszy model od Fazbear's. Więc nie jestem zdziwiony, mamy tu całkiem ekskluzywny sprzęt. Co to jest Fazbear's? Ha! Dzieciak, który nie zna Fazbear's. Jesteś niesamowity, koleś. Tutaj, weź piłkę, a my pokażemy ci, jak grać. Najpierw zagrasz ze mną, może dam ci fory. Może dam ci fory. Okej. Okay. To właściwie jest taka prawdziwa gra. Okej, więc celem jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez trafienie kulką do pierścienia. Na końcu jest rampa, która wystrzeli twoją kulkę, więc musisz skupić się na prędkości swojej piłki. Patrz na to. Opisujesz się. Spróbuj, Oz. Okej. Wow, fuksiarz. Już oczywiste, że jestem najlepszy od razu. Moja kolej. 50. Wow, jesteś całkiem dobry, Mike. Całkiem dobry, ale nie tak dobry jak ja. Mike jest najlepszym graczem w Pizza Roller w mieście. To teraz. Jest nawet za dobry, przynajmniej ja tak uważam. To nie tak, że się staram. Po prostu siedzę tu całe lato, podczas gdy moi rodzice pracują. Ale jak wrócimy do szkoły, to forma na pewno spadnie. Okej. Okay. O! No come on, tak samo było. Że powinienem trochę słabiej. Yes! Let's go! Słyszałem, że w tym roku będziemy mieć nową nauczycielkę. Myślę, że nazywa się pani Mitcham. Ostatnia piłka, Oz, postaraj się. Dobra. Let's go! Przecież było... Oh. A, niezwyciężony. Stary, nie musiałeś aż tak ostro grać z nowym. Tylko motywuję go, żeby bardziej się postarał następnym razem. Wow! Już się teleportnęliśmy z powrotem. Jakbyśmy zagrali teraz w Berka... O tak, to fajna okazja, żeby pokazać Ozowi okolice. Mówię pewnie. Co? Super, będę pierwszym Berkiem. Przygotuj się do biegu. Mam wrażenie, że to... Zaraz, nie daj się złapać. Wow. Nie złapiesz mnie nigdy, kolego, jestem tak szybki. Zaraz, bo nie mogę tu nigdzie pójść, nie? Naokoło! Nie złapiesz mnie, kolego, nie złapiesz mnie. Nie złapiesz mnie nigdy, jestem najszybszy na świecie. Najszybszy. Foxy nie łapnie. Dobra. Patrzcie na mnie, uciekam tak szybko, że... Zamiast gadać, Oswald, to trzeba było szybciej uciekać, no. Dziś jest tu tłoczno, czuję, że nie mogłem się w ogóle przegonić, Chip. Myślę, że masz rację, wszyscy grają przed lekcjami. A może zagramy w chowanego? No i to jest gra, w której jestem dobry. Wyzywam cię. Okej. Znajdź miejsce do ukrycia. Nie wiem za bardzo gdzie. Pulpit? Nie, to już widziałem. Po animatroników nie przejdę. A zaraz, mogę wejść w ogóle do tego pulpitu znowu? Nie, nie mogę, nawet nie ma takiej opcji. Gdzie indziej muszę pójść może, co? Może tutaj? Nie, zamknięte. Okej. Gdzie moglibyśmy się schować, co? Jeszcze chwilę, nie szukajcie. Jeszcze się chowam. Może tu gdzieś będzie, co? Nie, to było zamknięte, może tu. Tu właściwie chyba w ogóle jeszcze nie wszedłem, co? O, pusty kostium. Założę się, że nigdy by tam nie sprawdzili. To, ale... Ukryj się w stroju... Nie.
To nie jest dobry pomysł, kolego. W tych prezentach nie ma nic. Mam nadzieję, że to tylko dekoracje. W przeciwnym razie jakieś dziecko będzie miało najgorsze urodziny w życiu. No come on. Serio, to mnie nie zje? Nie wygląda zbyt przytulnie, przyjaźnie. O. Zbyt oczywiste miejsce do ukrycia się. Mike na pewno mnie znajdzie. Bez przesady. Coś to blokuje. A tu? Drzwi są zamknięte. No to chyba zostaje nam tylko jedna opcja tutaj, moi drodzy. Czerwiec 1985? Co? A, kolendarz tam z tyłu jest. To naprawdę... A, słyszę kroki, lepiej się schowam. No właśnie, już myślałem, że znowu coś źle zrobię. Jak z tymi drzwiami. Co? Metr pokazuje, ile hałasu robisz. Bądź cicho. To tłumaczenie to tak... O, mam nadzieję, że Mike tego nie usłyszał. Muszę się szybko schować. A to on się chowa. Ja myślałem, że to ten też szuka. A no mój drogi, w tym to... To najgorsze miejsce do schowania. Ha, niezła próba, ale i tak cię słyszę, Chip. Oczywiste. Nieważne, znalazłeś już Oza? Jeszcze nie, jest cicho, w przeciwieństwie do ciebie. Cóż, ja może znajdę go pierwszy. Okej. Ha, nigdy mnie nie znajdą. Oczy... Nie. Co to u licha było? Dobrze, że mnie to nie zauważyło. Pewnie nie powinienem tutaj być. No... No shit, Sherlock. Co się dzieje? The hell? Przestraszona kobieta. Szybko zabierz dzieci. Wniesie dziecko jak worek ziemniaków. Halo? Halo? Ktoś tam jest? Chip, Mike! Cholera, krzyczenie nic nie daje. Za dużo ludzi krzyczy. Gdzie oni są? Może wiedzą, co się dzieje. Szukaj Chipa i Mike'a. Nie brzmi to za dobrze. Wygląda jak jedna z tych przesuwanych układanek. Mówi, że potrzebuje żetonu do gry. Zastanawiam się, gdzie mógłbym je zdobyć. Tata mówił, że kochał tę grę, kiedy był w moim wieku. Wygląda całkiem zabawnie. Gdybym miał jakieś bilety... Dobra, może właściwie na razie sobie odpuszczę czytanie tego. Jezus, brzmi jak jakaś rzeźnia tutaj dosłownie. Aaaa, uciekamy! A to już czytam. Właściwie to czemu ja nie ucieknę? Powinienem po prostu odejść? Dokąd mam iść? Co mam robić? What? Jak to? W sensie to jest jakiś... To jest zakończenie? Serio? Okej. Okay. Oczywiście, że natychmiast znalazłem jakieś dziwne zakończenie. Najbardziej tchórze... Okej, dobra. Wyszedłem na totalnego tchórza już. Zapomniałem o tacie, zapomniałem o czymkolwiek. Dobra. W każdym razie... Teraz już wiemy, jakie jest tutaj zakończenie. No to teraz przeniesiemy się w przeszłość i zaraz wrócimy na to miejsce, w którym byłem przed chwilą. O, jestem. Udało się przenieść w przyszłość bez problemu. Dobra. O,
Okej, no to teraz pozostaje nam tylko jedno. Iść na przekór naszym instynktom. Prosto w stronę niebezpieczeństwa. Znak mówi, lecę na piracką przygodę, do zobaczenia wkrótce. Nie mam pojęcia, co to znaczy, ale na pewno nie sprawdzę za tą kurtyną. No, nie... O, mogę się schować. Powinienem się schować? Może nie. Jezus, te wrzaski. Nie. Chciałem przeczytać. Jeden, nie biegaj. Dwa, nie krzycz. Dozłownie wszystko, co teraz się dzieje, to tutaj nie wolno robić. Mi się zdaje, czy te drzwi są lekko uchylone. Może najpierw pójdę gdzie indziej. Mam wrażenie, że nie powinienem tam iść. Te drzwi są zamknięte. Nie. Z nimi chyba jest nie tak. Co się stało? Może myślałem, że mnie zabiją, szczerze mówiąc. O, mogę wejść z powrotem. Więc mogę wejść z powrotem do pulpitu? Powinienem szukać Chipa i Majka. No to jedynym sposobem jest teraz tutaj, z tego co widzę, po prostu pójście do tych drzwi, które były otwarte. Teraz testowałem te drzwi? Testowałem. Zamknięte są. No. Okej, przygotowujemy się na uderzenie jakieś... Nie będę. Czy to prosi mnie, żebym za nim poszedł? Może ma Chipa i Majka, a może nie? Jezus, co to było? Muszę za tym podążać. Mam za bardzo wyjścia. Nie ma mowy, żeby ktoś zjadł dwie pizze jednocześnie, uciekając stąd. Przerażające. Tu też mogę się... Ktoś rozwalił te prezenty. Muszę za tym podążać, no tak. Okej. A masz! Stołem w ryj. Uciekaj. Uciekamy natychmiast. Nie będę się chował tu, bo to na pewno będzie podejrzewał, że tu się schowam. Uciekam tu. Chowamy się tu. Szybko dowołać po ten stół. Nie ma mnie tu. Mogę wstrzymać oddech? Nie ma mnie tu. To zniknęło. Muszę stąd wyjść. Mam nadzieję, że z Chipem i Mike'iem wszystko w porządku. Okej. Dobra. Mam wrażenie, szczerze mówiąc, że z Chipem i Mike'iem nie jest wszystko w porządku, bo... Mam wrażenie, że widziałem za tym królikiem tam wtedy, w tym miejscu, gdzie on był. I rzuciłem w niego stołem. Że Mike i Chip chyba leżeli pod ścianą i tak jakby nie było z nimi za dobrze. No ale zobaczymy. Uciekaj. Muszę znaleźć Chipa i Mike'a. A to nie byli oni? Wrażenie, że to byli oni. Okej, to jest chyba dalej zamknięte. Tu nie mogę dalej przejść, tak? Nie mogę wejść na tą scenę. Dobra, no to jedyne, co mi pozostaje, to tu znowu przyjść. Co się dzieje? Nie, ja uciekam! Uciekam do pulpitu. Uciekam do basenu z piłkami. What?
Tam jest. Oswald, co ci przyszło do głowy, żeby chować się w tym starym, obrzydliwym czymś? Nie słyszałeś, jak cię wołałem? Jesus! Tato, tato, nie! Jak to? Uderzamy. Tato, ciągnę cię, uderzając ten klawisz bardzo mocno. O, jeszcze mocniej, już mocniej się nie dało. Okej. Okay. Szczerze mówiąc, myślałem, że się nie uda. Tato, wszystko w porządku z twoimi oczami? Nie, ja wolę już zostać w tej pizzerii, szczerze mówiąc. Miłej nocy, chłopaki! Czekaj, Jeff, myślę, że coś jest nie tak. Nie widzisz, że ma świecące oczy? Wygląda na zdrowego. Pył pewnie co zaszkodził dzieciak. Znowu to tłumaczenie. Pył... Idź do domu i odpocznij. Czy ty ślepy jesteś, człowieku? No przecież widzisz jego oczy w ogóle? Widzisz, co tu się dzieje? Dom Oswalda, noc pierwsza. Jeśli jesteś ścigany, znajdź miejsce do ukrycia. No tyle to już się nauczyłem. Co zrobiłeś mojemu tacie? Dokąd mnie zabierasz? Skąd w ogóle wiesz, jak prowadzić? O, w lusterku. Mój dom? Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? Co się dzieje w ogóle? Czy inni ludzie nie widzą, że to jest on? Że to jest królik? Że to jest... Golden... On? O, kotek! Ja po prostu pójdę teraz do swojego pokoju na noc, okej? Okay? Co się dzieje? Co mam robić? O, zadzwonię do mamy. Może będzie wiedziała, co robić. Tata zawsze zostawia swoją komórkę w domu. Założy się, że jest w jego pokoju. No dobrze. O, mogę się schować pod łóżko. Tata kupił mi tę lampę lawową na wyprzedaży garażowej. Dość retro, ale pomyślałem, że jest fajna. O, spoko jest. Zawsze mi się podobały te lampy. Mam ważniejsze rzeczy do roboty niż praca domowa. No tutaj się zgodzę z tobą, Oswald, bo zdecydowanie przeżycie jest ważniejsze niż praca domowa w tym momencie. Nie chciałem się schować przez... Myślałem, że klikam na tą lampkę czy coś. O! Nie będę potrzebował tego wentylatora, skoro lato się kończy. Zdecydowanie w lecie się przyda... O nie! O, może? Może wtedy mniejsza szansa jest, że mnie znajdzie. Nie, dobra, wolę na razie zostawić. Okej. Gdyby to coś tu stało, czy byłby to królik w odbiciu? Może mój tata? Właśnie, nie? Bo co się stało teraz z jego tatą? Może jego tata został przeciągnięty na tamtą stronę? Bo mam wrażenie, że to było w jakiś sposób związane z czasem, nie? Chciał cofnąć się w czasie. Teraz tato przeszedł na tamtą stronę, a tutaj przeszedł ten... Ilk. To wygląda na coś, co robi dużo hałasu. Okej, mogę się schować w szafie. Na razie tego nie zrobię. Chyba nie mam po co. Mama trzyma tutaj swoje stroje medyczne. Czy zostawiła tę baterię? Bateria? I ekwipunek. Zwykła bateria typu D. Do czego mi ta bateria potrzebna? Co my tu mamy? O, jedzenie dla kota. Może mogę nakarmić kotka? Szumy, co tu? To wygląda na coś, co robi... No, blender zdecydowanie robi dużo hałasu. To numer mamy. W sensie ja nie pamiętam numeru własnej mamy. Numer mamy. 555-5683. Lepiej go nie zgubić znowu. Ja mogę wszędzie wyłączyć światło, tylko wtedy nie widzę w ogóle, co się dzieje. Podejrzewam, że wtedy też ciężej jest mu mnie znaleźć, tak myślę. Znalazłem baterię do mojej latarki w tej szafie. Czyli te baterie są do latarki. Już mam dwie. A, widzicie, eksploracja się opłaca. Właściwie mapę mogę zobaczyć. Piwnica, korytarz 1, 2, jadalnia, salon, strych, pokój Oswalda, sypialnia główna.
Dobra, na razie sobie trochę poeksploruję. Zobaczymy, co tu w ogóle jest i gdzie jest, bo pewnie może się to przydać. To wygląda na coś, co robi dużo hałasu. Zagruszone stare pudełka są tutaj, odkąd pamiętam. O, bateria, może się przydać. Kolejna. Lina. Zakurzona, ale solidna. Wow! Jesus. Mechanizm oporu wagi. Co ja tutaj będę budował? Mechanizm oporu wagi. Zestaw wagi dźwigni, które mogą przeciwdziałać ruchowi joysticka. O? Jak to joysticka? Bardzo... Wow, wow, wow. Szczury mamy w domu. Okej, okay, czyli w skrzyni też mogę się... Co się dzieje? Czy ta muzyka coś oznacza? Muszę się teraz chować? Mam nadzieję, że nie. Okej, okay, nie ma nikogo. Dobrze. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Wow, wow, wow. Czemu ten obraz, obrus się rusza? Ekskluzywne naczynia, których używamy tylko na święta. Okej, no tak domyśliłem się, że pod stołem mogę się schować. Trzymamy tu gry planszowe, w które gramy podczas rodzinnych wieczorów gier. Kiedyś wychodziliśmy, ale teraz gramy w gry planszowe w domu. Okej, rok się nie zmienił, dzięki kalendarzu. Właśnie, ale jaki teraz jest rok? To wygląda na coś, co robi dużo hałasu. Wiem, że wtedy był 80... Osiemdziesiąty piąty był wtedy, nie? Tu mamy. To wygląda na coś, co robi... No, no zdecydowanie telewizor może robić hałas. O, mamy rodzinny portret na ścianie. Jak słodko. Na półce jest zdjęcie babci. Nadal mieszka w pobliżu. O, może babcia pomogła. Wyjść? Nie chcę, żeby mama wracała do domu sama z tą rzeczą. A, okej. Okay. A to właściwie... Czyli właściwie mógłbym po prostu siedzieć i czekać, aż wróci mama? To może to byłby lepszy pomysł. Dzwonienie do niej. Bo domyślałem się, że królik broni tego telefonu. Jak coś będzie mi się... Mi się wydaje. Wygląda na coś, co robi dużo hałasu. Wow! Myślałem, że to było na tą półkę, a nie... Boże, tych pająków tu wszędzie. Mama kołysała mi. Wow. Mnie na tym do snu, kiedy byłem niemowlakiem. A, bo to jest futel bujany, okej. Okay. Ciężko widzieć. Widać w ogóle w tej ciemności. To wygląda na coś, co robi... Serio? To nie jest lalka? Wygląda na to, że została tu bateria. Mogę ją zabrać. O, kolejna. Proszę, nie skrzypi tu podłoga. To chyba nie jest dobry pomysł, żeby tu być. Ale ten wskaźnik hałasu się nie podnosi, więc... Może nie jest tak źle. Hmm? Tak wiele numerów. To musi być książka telefoniczna. A, czyli stąd może też mogłem wziąć numer do mamy? Chociaż... Wydaje mi się, że... Nie wiem w jakim to jest... Nie wiem, w jakich to jest czasach, bo teraz to raczej w książkach telefonicznych prywatnych numerów się nie znajdzie. Właściwie teraz to nie ma za bardzo w ogóle książek telefonicznych, nie? O! Nie. Coś... Co z nim było nie tak, co? Wyglądał jakby glitchował trochę. Widziałem telefon taty na tym stoliku, ale najpierw muszę znaleźć sposób, żeby to coś wyszło. Może uda mi się je przestraszyć głośnym hałasem. Myślałem, że po coś są te wszystkie rzeczy, które robią hałas. Gdyby najlepiej było... Może najlepiej by było dać hałas tutaj, bo wtedy mogę pójść w lewo, naokoło.
Nie. 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 Nie ma tu nikogo. Zostaw kota w spokoju. Nie ma tu nikogo. Dobrzy kot. Przestrasz go. Okej, okay, może... To nie do końca wyszło tak, jak chciałem. Muszę szybko złapię... Nie, chowaj się! Otwórz telefon. Teraz? Nie mogę najpierw się schować? Nie pamiętam tego numeru. 555 coś tam. O, może lista kontaktów będzie. Kontakty? No... Halo? Kontakty. A, wybierz E. Nie. A, dobra. Nie, zaraz. 3. Teraz lista kontaktów to jest 1. Wybierz. Nie? A, 1 w tym sensie. Co się dzieje? Czemu nie mogę włączyć listy kontaktów? Zaraz. 555-5683 555-5683 555-5683 Jak mam? Włączenie Enter. Halo? Mamo, to pilne. Co się dzieje? To tata, on... Coś jest nie tak. Okej, zaraz tam będę. Jesus! No, chowaj się! Nie ma mnie tu! Nie ma mnie tu! Nie ma mnie tu! Nie! 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 Jezus. Spotkaj się z mamą. To musi być mama. W sensie już jesteśmy bezpieczni? Teraz gdzie tu było wejście? Teraz gdzie jest wejście? A, przez salon, dobra, widzę. Jezus. Teraz to jest, tak? A nie, to jest do salonu, dobra. Uff, dobra, mama. Mama wszystkiemu pomoże. Mamo, tata został porwany i zastąpiony przez... Porwany, zastąpiony, to jakiś żart, Oswald? Tata wygląda dobrze. Powinieneś wiedzieć, że nie wolno udawać, że coś się dzieje, gdy jestem w pracy. Jak to tata wygląda dobrze, no... Czy my jesteśmy jedynymi, którzy widzą, co się dzieje? Ale nie widzisz tego? Widzę, że tata jest w porządku. Nie wiem, co cię napadło, ale idź do swojego pokoju i się uspokój. Muszę wracać do szpitala. Ale... Cóż, chyba wszystko zależy ode mnie. Tata musi być uwięziony w basenie z kulkami. Muszę wrócić do Jeffa. Znajdź sposób na ucieczkę. Podejrzewam, że będę potrzebował w takim razie klucz. Ale skąd ja we... Czy on teraz też może tu wejść? Gdzie my pójdziemy w ogóle? Ma jakieś wskazówki? Były dialogi. Muszę wydostać się, wrócić do taty. Znajdź sposób na ucieczkę. Po prostu drzwi są otwarte teraz już? Lepiej by było, gdybym wiedział, że on jest w kuchni. On mógł teraz pójść. Strych? Nie. Jadalni. Mógł pójść do jadalni albo do salonu.
Usłyszę go bardzo delikatnie. Pójdę w tą stronę, bo mam wrażenie, że... Nie ma mnie tu. Nie ma! Jezus, w tej grze trzeba nawet uciekać, jak się już jest schowanym. O, dobrze, dobrze, wejdź tam. Tak, świetny wybór. Dobra. Chyba lepiej jest po prostu nie biegać na razie. Spróbujmy pójść do salonu. Czy ja mogę wyjść? Po prostu. Mogę wyjść! Okej. To już jest coś. Dom, osłoda, młyn, szkoła, biblioteka, pizzeria. Idź do basenu z piłkami. Serio? Nie mogę pójść gdzie? Nie wiem właściwie, czy jest, no. Zobaczmy młyn. A co tam? Młyn, noc pierwsza. Ja nie wiem, czy powinienem tu być. Matryca puzli. Młyn zamknięto 3 lata temu. Prawie wszystko inne w mieście jest zamknięte od tamtego czasu. Łapka na szczury. Jestem pewien, że te śmieci leżą tutaj od zamknięcia młyna. Ten młyn to, szczerze mówiąc, wygląda jakby produkowali w nim tylko animatroniki. Taki creepy jest, kurczę. Szkoła. No niestety, pójdziemy jeszcze. Zobaczymy, co w szkole. O Boże, jaka creepy szkoła. To jest. Niewiele mogę tu zrobić w nocy. No tak właśnie myślałem. Dobra, to tutaj nic nie zrobimy. Ale w młynie coś było, nie? Coś znaleźliśmy. Tam matrycę do czegoś tam. Może to nam przyda się? Może nam się to przydać, jak przeniesiemy się w przyszłość? Bo wtedy może te rzeczy były tak jakby, wiecie, do użytku, nie? Że wtedy się jeszcze je... będziemy mogli coś z nimi zrobić. Dobra, no nic nam nie pozostaje, tylko iść do pizzerii znowu. No cześć, Jeff, witam ponownie. Bardzo późno, dzieciaku. Twoi rodzice wiedzą, że tu jesteś? Tak, tata spalił obiad, więc awaryjna pizza. Co robił? Ramen z makaronem. Ten z rodzaju do mikrofali? Tak. Ach, tak, też to przerabiałem. Raz zapomnisz dodać wody i zapach prześladuje cię na zawsze. Cokolwiek mówisz, kolego. No tutaj. A to już wszystko. Wszystko już klikałem. Rodziny już tutaj chyba nie ma. Dziwne, bo brzmi jakbym słyszał talerze, nie? Czy to też słyszeliście akurat? O! Mogę tu wejść? Wcześniej tu nie mogłem wejść. O, to jest to miejsce, gdzie... Ja... Co? Działo elektronowe. Dziwne urządzenie, które nadaje Grom Arcade unikalny wygląd. Grom? A Grom Arcade. Działo elektronowe? Serio? Jak to się nazywa? A, to jest to... Dobra, to jest ta część tego. Te telewizory wyglądają na super stare. Dlaczego Jeff je trzyma? Część tych takich starych telewizorów z kineskopami, które kiedyś były popularne. Zanim LCD było. Głośniki kosmiczne. Zbieram strasznie dużo rzeczy. Wszystkie gry z przeszłości nadal tu są. Wygląda na to, że przez lata nieźle się zniszczyły.
Żadna z nich nie wygląda nagrywalną. Brakuje im zbyt wielu części. Nie mam odpowiedniego przedmiotu do tej szafki. Lepiej szukać dalej. Nie mam odpowiedniego, okej. Ale mam parę rzeczy. Może... Wygraj darmową wycieczkę po fabryce w pizzy Freddy Fazbear. Chciałbym wygrać taką wycieczkę, szczerze mówiąc. No. Łapka na szczę. Skąd ja mam wiedzieć, która z tych rzeczy tutaj... Mogę tu jakoś... Matryca puz... To? Okej, nie to... O! A jest gotowa. Usunięto system tokenów na nieograniczoną grę. Wygląda na to, że są tam jeszcze bilety. Cieszę się, że przez te lata oglądałem, jak tata naprawia tyle różnych rzeczy. Teraz mogę w to grać? Dźwiganie z Hellpoolem. Dziś nie, ja będę spadał. Okej. A, Hellpool, okej. Co? Co ja mam robić w ogóle? Hellpool w ogóle najwyraźniej tak się... Shift, zrzut ekranu, serio? Loki? Tak to nazywa? Mam jeszcze jakieś bilety, ale w sensie mam je ograniczone? Dobra, jeszcze raz spróbuję, bo teraz wiem, o co chodzi. 4, 5, dajesz, 6, 7, 8, jeszcze raz, 9, 10! Nowa muzyka odblokowana. Have been with Hellpools. Hellpools. 10 biletów. Je wygrałem? Okej. A nie, nie chciałem użyć tego. Chciałem użyć tego. Czyli dobrze było, że tam poszedłem pozbierać te rzeczy. Co tutaj robimy? Fast Food Invader. Swój Invader. Wow. A, Space, strzelaj, dobra. O, dobra, to wiem, o co chodzi. Dobra, czyli trzeba unikać i przy okazji też strzelić we frytki. Dobra. Prawie, o, dobra. Dobra. I mamy. Mamy to. Raz, dwa. I masz. Dobra. Jedziemy dalej. Dobra. Teraz to tak już koniec. O, pizza wymaga więcej niż jednego strzału, dobra. Jeszcze jedne. Dobra. O kurczę, to będzie ciężko. Dużo. Dobra. Okej, okay. A tu jeszcze są. Zawsze tam w rogu nie zauważam. Dobra. Strzelamy. Pizza, dobra. Frytki. Pizza. Okej, czekamy spokojnie, żeby jego błędu nie zrobić. Kolejna runda. Ile tych rund tutaj będzie? Możesz ty. Dobra. Dobra. To było dobre. Dobry ruch. A! Dobrze. O matko, ile ich? A burgery pewnie jeszcze więcej biorą. Strzał wymagają. Dobra. Jeszcze? Oh, come on! Już tak dobrze mi szło. Dobra. Masz. Okej. Okay. Wow. Jesus. Nie no to... O, dostałem prezent. Nowa muzyka odblokowana, strzelanka kosmiczna. 6 biletów. Te to wyglądają dużo gorzej. Nie wiem, czy jeszcze mam coś? Może to? Co tym razem?
No jakiś... Strzelaj do balonów kosmicznych. To jak... A. O! Teraz. A, dobra, czyli tu nie mogę się w ogóle ruszać. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. A nie, mogę się ruszać. O Boże! Jezu, to sterowanie! Okropne jest. O matko, okropne. I jeszcze takim jakby poślizgiem się jedzie. Jesus. Wszystko jest tak jakby opóźnione. Dobra, jedziemy. No, strzel w to! Dobra. No, traf! Kto to wymyślił? Jesus. Okej. Okay. Jest, dobrze. Nie. Boże, ale strasznie nieprzyjemnie się to steruje. Dobra, masz Freddy. Masz Chica. Dobra. A tu jakimś cudem poszło. Dobra. Jezus, nie mogę trafić w takie coś wielkiego, no. Dobra. I ty, no. Łap to. Dobra. Tutaj to już randomowo strzelam po prostu całkowicie. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Dobra. Mamy... Zagapiłem się. No trudno. Oj, tu nie miałem hajsu. No i tu już nie mam chyba nic więcej, szczerze mówiąc. Chyba, że tu jeszcze coś? Nie. O coś? Nie mam o przedmiotu. Tutaj to nie działa w ogóle. U mnie wszędzie mówiło, że nie mam... A nie, tu jeszcze coś mogę mieć w takim... Nie, to? Rysa puzli. Zobaczmy, co tu nas czeka. Rozwiąż zagadkę. O nie! Nie to. Ja jestem okropny w tych puzzlach. Nigdy ich nie rozumiałem. O matko. O! Yes! Jesus! Nienawidzę tych. Się cieszysz? No i się ciesz, bo... Nowa muzyka. Puzzle z przesuwanymi. Fantastycznie. Fantastycznie po prostu. Marzyłem o tym. Okej. Tu to nawet nie mogę wejść w ogóle. Gdzie ja byłem w ogóle? Jestem salon gier, korytarz imprezowy i magazyn. W magazynie mogłem być. Ja nie pamiętam, czy mogłem przejść tutaj dalej. Nie mogę, są zamknięte. Gdzie one prowadzą? Ochrony. O, zasilacz. To pewnie znowu kolejny do tego, co? Do jakiegoś... do jakiejś maszyny. Do której teraz? Pewnie ta w takim razie. Tak! Patrzmy, co tu nas czeka. Teraz co mam zrobić? A, dobra, to wiem, o co chodzi. Gram? Teraz co ja mam zrobić? Nie miałem dojść do góry? A, dobra, na stół mam. Może jeszcze raz miał wszystko. I tu nie zauważyłem, że mam dać na stół. No jak mam? Jak to się spawnuje natychmiast w miejscu, gdzie tamci goście siedzą. Gdzie oni są? Tutaj.
Dobra, czyli trzeba wejść na stół mimo wszystko wtedy, kiedy wiem, że tam może się pojawić ta pizza. Okej. Okay. Ona się pojawia chyba na tym czarnym polu. Dobra, no teraz nie wejdę. Teraz pójdę. Dobra. Go, 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 go. Dobra. Właściwie tym razem nie pomyślałem znowu o tym, że może się zespawnować w złym miejscu. Go, 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 go. Znowu nie pomyślałem, Jesus. Mam szczęście! Dobra. Dobra. Ciekawe, czemu tamta się spawnowała zamiast właśnie... Dobra. Teraz. Bo tamta się spawnowała tak jakby pod tymi ludzikami zamiast... O! A nie, ona się nie spawnuje pod ludzikami, ona po prostu się... A, dobra. Dobra, na razie starczy, myślę. Zobaczmy, co my tu mamy dalej. Gdzie mamy? A, i mamy iść do basenu z piłkami. No, no nam nic właściwie innego już tu nie pozostało do zrobienia. Chyba. Chcesz wejść? Nie, dobra. Teraz, bo tu jest, to jest zamknięte. Mogę właściwie jeszcze zerknąć szybko, czy nic tu się nie pojawiło z tyłu. Tu już się patrzyliśmy wcześniej, mop to już sprawdziliśmy. I tu nie mogę wejść. No dobra, czyli jedyne co mi pozostało, no to jest wrócenie do... Powrót do przeszłości. No i... Znalezienie naszego taty i uratowanie go. Dobra, teraz muszę znaleźć tatę. Co? Czy ten dzieciak płacze? Może potrzebuje pomocy? Jeśli płacze, to nie mam zielonego pojęcia, jak on... Gdzie są animatroniki? Gdzie są wszystkie animatroniki? O Jezus, tu są same egzoszkielety. Skrzynka bezpieczników. Tata kiedyś pokazywał mi, jak je używać. Nie sądzę, żeby teraz to pomogło. Wygląda na to, że tego próbowali naprawić. Mam nadzieję, że zostanie zepsuty na zawsze. No, tak samo jak i ja, mój drogi. Portfel należy do daty. Musisz tu gdzieś być. Jezus. I to tak wyglądają te rzeczy w środku. Lepiej nie być zrobionym z mięsa. Lepiej niż być zrobionym z mięsa i krwi chyba. No nie wiem, czy tak lepiej. Ale zamknie. Wiem, co to znaczy. Teraz to ja może mam coś? Ina? Kana szczury? Szeton? Seria? Lina? Nie. Łapka na szczury? Nie. Bilety? Nie. Seria? Nie! 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 O Jezus. Wyglądają jeszcze bardziej przerażająco, kiedy są rozczłonkowane, jakby ta półka była jakąś wystawą trofeów łowcy. Boże, przestraszyłem się, że to zrobi tyle hałasu, że zaraz... Zaraz przyjdzie tutaj ten pierun. Mnie dziabnie. Jezus, co tu się dzieje? Pomóż mi, nie mogę się wydostać. Jak się tam dostałeś? Coś mnie złapało i wepchnęło do środka. Czuję, że ten kostium zaraz się zatrzaśnie. Myślę, że mogę poluzować śruby śrubokrętem. Znajdę jeden. Znajdź coś, aby wyciągnąć dziecko. Jezus. Okej. Okay. Gdzie może być coś... Gdzie może być śrubokręt? Te drzwi są zamknięte. Właśnie nie były chyba, co? Jakim cudem ten...
ten dzieciak jeszcze żyje, to jest... Drzwi są zamknięte. Teraz to... To musi być coś gdzieś tu. To też jest zamknięte, tak? Tak. Gdzie tu mogę znaleźć? Tu były jakieś narzędzia? Pieczniki. Nie mogę. I to ta sama pizzeria, to co ciekawe, czy Jeff ma ten sam klucz. Znajdź klucz. A, czyli tam jest śrubokręt. Dobra, czyli on tam powiedział, nie zauważyłem tego na początku. Klucz. Gdzie może być klucz? Gdzie oni teraz poszli? No właśnie, to było moje pytanie. Gdzie oni teraz poszli, te animatroniki pierońskie? Tylko... Nie za bardzo wiem... Gdzie klucz może być? Ja czy mam używać tej mechaniki, że mogę podróżować w czasie? Mogę? Mogę. Czyli... Czy mogę znaleźć klucz będąc tu? To jest zamknięte, zamknięte. Może mogę się po prostu Jeffa zapytać, czy mi da klucz? Czy warto spróbować. Zobaczmy. Jeff, masz klucz od piwnicy? Najpierw basen z kulkami, teraz piwnica. Naprawdę aż tak ci się nudzi, dzieciaku? Tak, po prostu czuję potrzebę zwiedzania. Cóż, zawrzyjmy umowę. Tylko między nami. Nie płacę za wywóz śmieci i zapomniałem wyrzucić worek w młynie... Co? Worek w młynie wcześniej? Zabierz te śmieci i tam... I dam ci klucz, jak wrócisz. Och, ale weź tę latarkę. Nie, na zewnątrz robi się dość ciemno. Dzięki, ale bateria jest na wyczerpaniu. Szukaj śmieci. Jeśli się skończy, jest tam masa różnych ciekawych rzeczy. Uj. Okej. Okej. A, tu śmieci. Dobra, myślałem, że muszę szukać tych śmieci. Dobra, czyli mam wyrzucić śmieci w młynie. Tak na początku nie za bardzo rozumiałem, co to znaczy wyrzucić śmieci w młynie, ale teraz już chyba... Dobra. To może ten z tej serii wyrzucał tutaj zawsze śmieci, co? Serię. Okay. Ja tu już byłem wcześniej, nie? Zamknięty młyn. To już wcześniej wiedzieliśmy. No dobra, czyli teraz powinniśmy już dostać klucz. Zobaczmy. Jestem z powrotem, Jeff. Gotowe. Dzięki, dzieciaku. Ratowałeś moje bolące plecy. To klucz zgodnie z umową. Do piwnicy. Okręt w piwnicy. Jeff, mógłbyś... Ale nie, zaraz, bo on przecież... Chciałem powiedzieć, że mógłbyś pomóc temu dzieciakowi, ale przecież on nie wie o żadnym dzieciaku, bo to nie jest w tym czasie, nie? A mam iść teraz do... Ciekawe, bo właśnie... Bo pewnie piwnica też inaczej wygląda teraz, a inaczej... Jest światło? Nie, nie chciałem wyjść. Nie o to mi chodziło. Ciemno. No, ale to, że pod spodem jest bateria. Okej. Bateria może się przydać. Co mamy? Nie ma sensu korzystać tu z wentylacji. Wystarczająco się już bawiłem na terytorium. Teraz tu widzę śrubokręty. Dajcie mi to. Mogę to wziąć? Halo. Śrubokręty. Ja chcę ten. O. To jest coś... To coś jest wydzardzewiałe, żeby użyć. Wygląda na to, że leży tu od 10... A to ja się w tym schowałem wcześniej, nie?
Szukaj śrubokręt w piwnicy. Wyglądają jak gry, o których zawsze opowiada tata. Boże, tak szybko się ta bateria kończy? Teraz to w takim razie... A, czyli na wodzie ja się tu przewróciłem wcześniej. Zastanawiałem, jak to możliwe, że się przewróciłem. I może po prostu trzeba znaleźć go w piwnicy, ale w przeszłości. Ten śrubokręt najwyraźniej. Dobra, chodźmy. Idziemy. My się niczego tutaj nie boimy. Już tutaj. Rozumiem, też jest ciemno. Dlaczego tu wszędzie musi stać coś? Co to było? Lotne żetony. Dokładnie to, czego potrzebuję. Uratuj dziecko. Tu coś jeszcze ciekawego? A, bo tu mogę... Dobra. Nie chciałem teraz się chować. No wyłącz. Nie wiem, czemu za pierwszym razem, jak się klika F, to ta latarka nie chce się wyłączyć. No zobaczmy, może jeszcze zdążymy uratować tego dzieciaka. To. Okej. Okay. Uff, dzięki. Myślałem, że będę tam uwięziony na zawsze. W jednej chwili rozmawiałem z przyjacielem, a potem... Och, to brzmi jak on. Może być w niebezpieczeństwie. Chodź, możemy go razem znaleźć. Nie brzmi to dobrze. Nieważne, wynośmy się stąd. Czekaj, szukam mojego taty. Nie widziałeś wysokiego mężczyzny w niebieskiej koszuli, prawda? Masz na myśli dorosłego? Nie, nie widziałem. Słuchaj, człowieku, chciałbym ci pomóc, ale... Nie, tu! Okej, dobra. Myślę, że to wystarczy na pierwszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Oczywiście seria będzie się kontynuować. Postaram się przejść tę grę jak najszybciej, żebyście mogli dostać zakończenie jak najszybciej. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, a my jak zawsze zobaczymy się w następnym odcinku. Pa, pa.